Wszystkiego dobrego. Też wzajemnie. To tak, Fogelman ostatnio był tutaj u nas też rzeczywiście w kapeluszu przepięknym. Dzień dobry, pani Henryka. Tak, tak, zawsze w kapeluszu, także... Henryka Bochniarz. Już powolutku nie Konfederacja Lewiatan, prawda? Powolutku, tak, tak. Trzeba kiedyś... Ze sceny zejść. Podozmian musi być. Dzisiaj wszystkie gazety się rozpisują, bo więcej szczegółów wiemy, że Europa da Polsce jakieś 25% mniej pieniędzy niż mieliśmy do tej pory. Naprawdę zastanawiam się, na ile w tym jest polityki, a na ile w tym jest ekonomii takiej po prostu europejskiej, że to musi być mniej. Wydaje mi się, że jedno i drugie. Po pierwsze, jednak Unia jest organizmem, który się rozwija, chociażby przez to, że przyjęła tylu nowych członków, ale musi też odpowiedzieć na te wyzwania, które są przed nią, jak chociażby właśnie fala imigracyjna. W związku z tym, jeżeli jest tak, że są miliony ludzi i nie wygląda na to, żeby nagle coś się radykalnie zmieniło, bo te zagrożenia i w Afryce, i w innych krajach one jednak będą istniały. W związku z tym musimy się na to przygotować. I my, jako Polacy, też powinniśmy uważać, że to jest nasza sprawa. Bo my jesteśmy częścią tej Unii, za nią odpowiadamy i nie możemy patrzeć na nią tylko i wyłącznie jako na bankomat, tak, z którego się wyciąga pieniądze. I stąd też mnie te zmiany priorytetów absolutnie nie dziwią, bo po pierwsze to są uchodźcy, po drugie to są ogromne wyzwania, jakie mamy w tej chwili w związku z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o nowe technologie, o miejsce Chin, prawda? My jesteśmy powoli spychani niestety. I w związku z tym, jeżeli mamy być dalej ugrupowaniem ekonomicznym i politycznym, które jest w stanie na te wyzwania odpowiedzieć, musimy ten swój budżet zmienić. To jest tak samo jak w domu, tak? Raz rodzina się rozwija i najpierw ma na, tak powiem, wakacje, a potem przychodzą dzieci, trzeba mieć o mieszkaniu, a potem o ich wykształceniu i tak dalej. I to dokładnie to samo się dzieje w Unii. Także wydaje mi się, że to jest absolutnie racjonalne podejście i dziwne byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że organizacja, która kiedyś ustaliła, aby było 6 krajów, jak pamiętamy, to tak powiem przez następne 70 lat będzie robiła to samo. To prawda. Wytrzymamy bez takiej gotówki? To znaczy Polska, pani zdaniem, jesteśmy już w tym momencie swojego finansowego rozwoju, że jak nam dadzą nawet i o 25% mniej, dodamy radę? To wszystko zależy od tego, jaką politykę będziemy realizowali. Jeżeli będziemy robić politykę myśląc tylko o tym, co jest dzisiaj, mówimy, jest fajnie, koniunktura, 5% w pierwszym kwartale, Niemcy świetnie, wszyscy świetnie. Natomiast przecież my doskonale wiemy, że niestety tak to jest nie tylko w gospodarce, ale w przyrodzie, że jest fajna pogoda, a za chwilę i nigdy tego nie wiemy, kiedy będzie ta gorsza. I mając doświadczenia tego kryzysu z 2007, to powinniśmy brać to pod uwagę, że coś takiego się może zdarzyć. To nie będzie powtórka, bo to będzie nawet coś innego. Ale trzeba się na tą złą pogodę szykować. I dlatego, jeżeli my, wiedząc o tym, że zasady finansowania będą się zmieniały, bo już niezależnie od zmiany priorytetów, to jest jeszcze kwestia taka, że po prostu my, na szczęście, rozwijamy się, w związku z tym w coraz mniejszym stopniu zaliczamy się do tej grupy krajów, która ze względu na politykę spójności powinna być wspierana, tak? Od dawna wiemy, że to będzie coraz mniej tych pieniędzy, tak jak to dotyczyło wszystkich po kolei krajów, tak? Więc trzeba się po prostu na to szykować. Tu się nic nie zdarzyło takiego, żebyśmy nagle zabrali nam pieniądze. Nie. Chcieliśmy, żeby się rozwijać, rozwijaliśmy się i teraz jest tak, że po prostu musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będziemy coraz bardziej przede wszystkim zależni od siebie i coraz większym stopniu powinniśmy też brać odpowiedzialność za tych, którzy są w coraz gorszej sytuacji albo w gorszej sytuacji. A tego nie widzę. Nie widzę tego myślenia o tym, że my jesteśmy naprawdę częścią fantastycznego ugrupowania, bo ja mam, że Unia to jest jeden z cudów, który się zdarzył po wojnie. I jeżeli chcemy, żeby sprostać temu, co jest przed nami, a przed nami są naprawdę ogromne wyzwania, nie damy rady sami. Możemy to robić tylko i wyłącznie jako właśnie kawałek
tej większej całości. Tylko z drugiej strony zacząłem od pytania, ile w tej decyzji jest polityki, a ile w tej decyzji jest ekonomii, a dzisiaj jest, jakby nie było tak, relacja Polski z Unią Europejską bazuje tylko i wyłącznie w jakimś sensie na polityce, bo to jest cały czas, sprawdzam z różnych instytucji europejskich, sprawdzam, na ile jesteście jeszcze demokratyczni i wiązanie tego właśnie z kasą. Wie pan, Lewiatan jest niestety ciągle, tak powiem, jedną z niewielu organizacji, która ma swoje stałe biuro w Brukseli i od początku uważaliśmy, że jeżeli chcemy mieć na coś wpływ, jeżeli chcemy uczestniczyć w tym, co w tej Unii będzie dalej się działo, to musimy budować bardzo silne relacje, które czasami nie widać bezpośredniego przełożenia na politykę czy na gospodarkę, ale tak Unia działa. Unia to nie jest taka, tak powiem, organizacja, jak ja jeszcze na tyle długo żyję, że pamiętam RWPG, że spotykali się towarzysze, sekretarze, ustalali coś i wszyscy na dół wykonywali. To jest budowanie właśnie tych relacji, wymiana informacji całymi latami. I jak się zbuduje to zaufanie, to nawet jak jest gorzej, bo każdy zielone, to wtedy jest szansa na to, że na tym zaufaniu, na tych relacjach coś można będzie dalej zbudować. Natomiast ja tego nie widzę. Tylko, że relacja się buduje wtedy, kiedy jedna i druga strona jest na siebie otwarta, a jeżeli masz taką sytuację, w której właśnie jesteś obrażony na wszystkich, bo uważasz, że oni ci mówią, jak ty masz żyć, a ty nie chcesz po ich niemu, no to nie zbudujesz relacji. Ale oni nam niczego nie mówią. To jest tylko i wyłącznie kwestia, na ile my sami w tym dużym organizmie jesteśmy w stanie znaleźć dla siebie rolę. I możemy ją budować poprzez to, że będziemy różnego typu alianse zawierali, tak? W różnych sprawach, bo na tym to polega. Unia jest cały czas o kompromisie, tak? O dogadywaniu się. Ona jest o czymś, co niestety w Polsce raczej ma taką negatywną konotację, że jeżeli się gdzieś ktoś podda albo powie, słuchaj, to ja ci tu ustąpię, a może zobaczymy, jak będzie za jakiś czas, może ty mi gdzieś pomożesz. To jest coś takiego, słaby jesteś, poddajesz się. A to jest dokładnie o tym. Tam są kraje duże i małe i średnie i po prostu każdy ma oczywiście swój interes i bez przesady, my musimy walczyć o swoje interesy, ale walczyć to nie znaczy, że uważać, że tylko nasz jest ważny. No tak, ale z drugiej strony, kiedy nastał premier Morawiecki, wszyscy myśleli sobie, no i wreszcie na europejskich salonach będziemy wyglądali godniej i wreszcie nas zrozumieją, bo mówi trochę lepiej po angielsku. Pojechał i nie działa. To naprawdę nie na tym polega. Naprawdę nie na tym polega. I oczywiście, że lepiej jest znać języki, dogadywać się bezpośrednio niż przez tłumaczy. To jest ewidentne. Czasami lepiej mieć tłumacza, bo pamiętamy, prawda, że to za też dużo angielskich może słów źle użytych może być. No więc właśnie. Natomiast to nie na tym polega. Bo jest pytanie, jakie relacje zbudował pan premier, a przede wszystkim jego wszyscy ludzie, tak? Czy oni rzeczywiście są w krajach członkowskich, jeżdżą, rozmawiają, namawiają się, właśnie dogadują, pracują nad kompromisami. To nie na tym polega, że ktoś pojedzie raz, jest na kolacji przy okazji posiedzenia Rady i tam coś załatwi. Nic tam się nie załatwi. Można wygłosić buńczuczne przemówienie, walić butem w stół jak świętej pamięci i czy nie świętej pamięci i nic z tego nie wynika. To naprawdę my, wydaje mi się, że mimo, że to już minęło, dzięki Bogu, no ile, 12 lat więcej, tak, to my ciągle jakby nie nauczyliśmy się tego, jak to działa. Że jeżeli chcemy mieć tam swoje miejsce, to po prostu trzeba, i to nie dotyczy tylko rządu, bo dlatego mówię właśnie o tym, dlaczego my tylko mamy tam biuro. Dlaczego tam nie ma dziesiątek różnych organizacji, które po prostu pracują, mówią o sobie. I ja bardzo się boję tego, że właśnie przez to, żeśmy to wszystko tak zwalili na rząd. Unia to oni, tak? I to tam niech się rząd z nimi dogaduje. Przecież to jest nasza sprawa. To jest nasza sprawa, to jest moja sprawa, czy moje dzieci będą jeździły wolno, czy będą mogły studiować, czy będą mogły pracować, a nie rządu. Rząd powinien zadbać o to, żeby to wszystko potem gdzieś zapisać, uregulować, tak? Natomiast jeżeli chcemy, żeby nasze sprawy były na stole, to po prostu trzeba je przedstawiać, trzeba o nie walczyć, trzeba do nich wszystkim przekonywać, a nie mówić, moje ma być na wierzchu. Ostatnio, kiedy niepełnosprawni protestowali w Sejmie, premier pojawił się i mówi, słuchajcie, mamy pomysł, zabierzemy bogatym, damy wam, bo inaczej to nie jesteśmy w stanie nalać, bo nie mamy skąd. Wierzy pani w to, że nie ma w takich sytuacjach skąd wziąć pieniędzy i ja trzeba myślę, się wziąć do tych, że dlatego właśnie była taka reakcja, tak, że z jednej strony mieliśmy to wystąpienie premiera i
słynna piątka Morawieckiego i kolejne rozdawanie, tak? Tak. A tu jakieś dla dzieci, wyprawki i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że zderzenie właśnie tego i tej opowieści o tym, jak my fantastycznie się mamy z tą małą grupą ludzi, która od lat walczy o to, żeby po prostu była traktowana tak jak wszyscy inni. Przecież to nie jest tak, że oni wymagają czegoś. No domaganie się tego, żeby mieli taką samą wysokość zasiłku, to naprawdę powinni mieć dużo wyższą wysokość zasiłku. I myślę, że zdarzenie tych dwóch rzeczy tak wszystkich zbulwersowało, tak? Bo jeżeli mielibyśmy przekonanie, że słuchajcie, jest ciężko, tak jak tak powiem, przez tak powiem, wiele lat transformacji, nikomu nie dajemy. Natomiast te dwie rzeczy zderzone po prostu pokazały, że niestety jest w tym jakaś kompletna niespójność i fałsz po prostu, fałsz. I myślę, że niezależnie od tego, jak to się skończyło, to będzie miało bardzo długotrwałe efekty, tak? Bo to jest właśnie coś takiego, że budowanie zaufania to jest proces, który trwa i jak się już je zdobędzie, to na pewno nad tym można wiele zbudować. Bardzo trudno jest to potem odbudować. To samo dotyczy właśnie Polski w Unii. To samo dotyczy Polski w Unii, że po prostu myśmy byli tam postrzegani jako rzeczywiście kraj sukcesu, bo takim byliśmy, tak? Dalej go widać, no, w takim jesteśmy mieście, oczywiście, w którym to rzeczywiście też natomiast widać. W momencie, kiedy się okazało, że niestety właśnie wcale nie jesteśmy tacy, jak sobie niektórzy wyobrażali i wielu przyjęło to z radością, bo nie oszukujmy się, to nasze takie miejsce, tak, na podium wcale nie wszystkich cieszyło, bo przecież tam się też cały czas toczy walka o przywództwo, o właśnie załatwianie swoich spraw, o pilnowanie swoich interesów. Tylko z drugiej strony, mając taką świadomość, że jak pojedziesz do tej Brukseli, to nie bardzo masz z kim pogadać, chyba że jest Orban, to się też do ciebie uśmiechnie, bo mniej więcej nadaje na tej samej fali, to słabo. No wie pan, ale to jest cały problem. Co to za, ja wiem, rozmawianie ciągle z tymi, którzy myślą to samo, no tak? Nie tak dużo, jak widać, w tej Unii ich jest, tak? Bo mieliśmy dowody przy wyborze Tuska, prawda? I teraz tak samo będziemy mieli dowody przy kolejnych projektach, które Unia będzie akceptowała, kiedy się okaże, gdzie już nie potrzeba, tak powiem, jednomyślności. Wtedy się okaże, że niestety, ale jesteśmy po prostu sami. Sami jesteśmy i myślę, że to jest najbardziej niepokojące, że tam, gdzie moglibyśmy naprawdę reprezentować silną grupę krajów i walczyć o to, żeby być takim przywódcą, tak? I to jest tak samo, jak właśnie dzieje w tym globalnym świecie, tak? W którym po prostu tak się zmieniły ważności, tak? Ta Ameryka nagle się okazuje, że no, wiem, ledwo duszy, żeby z tymi Chinami wygrać, tak? Mamy Indie, po prostu tu się wszystko bardzo dynamicznie zmienia i w związku z tym jest pytanie, czy my w tej Unii, tak, jak usiądziemy już na tej ławce, na razie z Orbanem, jak wiemy, to jest akurat osoba, która potrafi świetnie dbać o swoje interesy i pierwsza nas wystawi pewnie do wiatru, więc w związku z tym wieszanie swojej przyszłości w Unii na tym jest szalenie ryzykowne. A jest wiele krajów, które naprawdę szalenie nam sprzyjają, są nam bardzo życzliwe i trzeba im dać szansę, żeby mogły tą życzliwość pokazać, a nie pokazywać im, słuchajcie, jeżeli my mamy inne zdanie, wy macie inne zdanie, to po prostu nie będziemy z wami w ogóle rozmawiać. Patrząc na to, co się dzieje ekonomicznie w Polsce i na pani doświadczenie, to jest tak, to się nie odbija kiedyś szkawką to, że idzie w świat takie poczucie, że nastał moment, kiedy rząd daje. On nie daje wędki, tylko po prostu ci daje. Niewiele musisz zrobić, żeby dostać. Ja myślę, że to jest bardzo tak powiem niebezpieczne. I to, co, o czym pan wspomniał wcześniej, o tej daninie od bogatych. Przecież my wszyscy płacimy podatki i ci bogaci płacą, tak powiem, więcej, bo proporcjonalnie do swoich dochodów. Od tego mamy coś takiego, co się nazywa polityką społeczną państwa i co jest zawsze elementem jakichś programów partyjnych i o to się walczy i PiS się jako taka partia przedstawiał, że po prostu w tych priorytetach, co my będziemy, to może tak trochę mniej autostrad, a właśnie więcej dla ludzi, prawda? I my jako wyborcy mówimy, okej, to macie, róbcie to. Idźcie. Więc jeżeli tak jest, to trzeba tą politykę konsekwentnie realizować. Sprawa niepełnosprawnych, no bo będziemy do niej bez przerwy wracać. Przecież to jest coś, co się
toczy przez całe lata. To, że myśmy nie byli w stanie, to nie jest kwestia tylko tego rządu, ale oczywiście ten rząd już jest 2,5 roku i w związku z tym ponosi odpowiedzialność, nie może mówić, albo to poprzednicy. Jeżeli przez ten czas nie udało się załatwić takiej kwestii jak orzecznictwo i my rzeczywiście jako kraj mamy jedną z najwyższych średnich, jeśli chodzi o ilość niepełnosprawnych na liczbę ludności. To samo mieliśmy kiedyś z rencistami. I okazało się, że można było doprowadzić do tego, prowadząc po prostu transparentne reguły, żeby nagle się okazało, że mniej więcej jesteśmy tak samo jak wszystkie inne kraje. I to samo dokładnie jest tutaj. I jeżeli nie zrobimy, i to jest rola państwa, my musimy od państwa tego wymagać, żeby właśnie określało jasne, przejrzyste reguły, żeby ci, którzy mają dostać więcej, żeby dostali, żeby w ramach budżetu, które są przyjmowane, jeżeli się ustala, że właśnie na to mają pójść pieniądze, to tam będą szły, a nie od przypadku do przypadku wyciągać komuś, tak powiem, z kieszeni pieniądze. Bo to po prostu powoduje, że każdy mówi, jak to? To my mamy budżet państwa, mamy jakąś politykę, a potem się okazuje, że jak coś się dzieje, znaczy jutro jak wyjdą górnicy i znowu powiedzą, że mają za mało pieniędzy. Górnikom to akurat to, dadzą w sekundę, tak. Tak, no oczywiście, bo będą się bali, że będą walić łańcuchami, tak? No i to jest, to też jeszcze pokazuje tym bardziej, tak? Jak ważne jest to, żeby realizować jakąś politykę i ja sądziłam, że PiS, który się przedstawiał jako właśnie partia, która przede wszystkim będzie dbała o tych najsłabszych, najbiedniejszych, że wiedząc o tym, jak ogromnym problemem jest problem właśnie tego, że niepełnosprawni nie mają warunków do życia, do rehabilitacji, a jeszcze zrobiono wiele rzeczy, które pogorszyły tą sytuację, chociażby uniemożliwiając opiekunom pracę, prawda? Czy wykluczając dzieci z edukacji tak, ogólnej, prawda? I wypychając je do domu, co ani tym dzieciom nie pomaga, ani tym opiekunom nie pomaga, bo wtedy oni się muszą tym zająć. Więc zamiast polepszyć, to się pogorszyło. I wtedy, kiedy się okazuje, że właśnie ktoś już w desperacji robi strajk w Sejmie, no to mówimy, to wyjmiemy od tych pieniędzy. Tak? Więc wydaje mi się, że po prostu naprawdę już po prawie 30 latach transformacji my powinniśmy mieć większe zaufanie do tego, że ktoś to przychodzi do władzy, kto ma jakąś, tak powiem, politykę, będzie ją realizował, będzie ją po prostu realizował konsekwentnie i odpowiedzialnie. I niestety tego nie ma i ofiarą są właśnie niepełnosprawni. Ekonomicznie sobie Morawiecki radzi? Wie pan, my to wszystko zobaczymy oczywiście za jakiś czas, bo tak to jest. To jest fajnie. Natomiast zobaczymy, z czym nas zostawi. Prawda? Zagierka też było fajne. Przecież proszę bardzo. Tak, budowaliśmy fabryki, trasy i tak dalej. A potem żeśmy dzielnie zbankrutowali. Więc niestety tak to jest, że właśnie w polityce te efekty czasami przychodzą bardzo szybko, ale najczęściej przychodzą późno. Tak? I potem to rozliczanie do tyłu, no poza jakąś moralną satysfakcji niewiele daje, bo te długi trzeba spłacić po prostu. Więc jak słyszę o tych wielkich projektach, to powiem szczerze, tak, powiem szczerze, że się martwię, dlatego że po prostu sprawdzanie następuje zawsze w złym czasie, tak? I jak dojdzie do kryzysu, czego oczywiście nikomu nie życzę, przede wszystkim nie życzę nam, obywatelom, bo wszyscy my wszystkim zapłacimy na to cenę, to wtedy się okaże, tak? Jak to jest z tymi, tak powiem, fantastycznymi projektami, jak to jest z inwestycjami, jak to jest ze spółkami Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. Na razie dla tych, którzy tam są, jest idealnie. Bo mówię, w dobrej pogodzie, tak powiem, to wszyscy się jakoś, tak powiem, przemkną, nawet ci słabsi. Jak zacznie wiać, tak, i lać, to wtedy się okaże, że niestety ileś wypadnie. Problem cały polega na tym, że to będzie niestety cena, którą my będziemy płacić, my obywatele. I dlatego powinniśmy domagać się przede wszystkim tych rachunków wybiegających w przyszłość, tak? Co będzie za 5 lat, tak? Z czego my zapłacimy emerytury? Bo przecież wiemy, że się starzejemy i mamy, tak powiem, niestety to będzie dla nas coraz większy problem. Kto będzie w Polsce pracował, jak mówimy skoro o migrantach? Bo po prostu dzisiaj już dzisiaj mamy ogromny problem, a za kilka lat będziemy mieć jeszcze większy, tak? I jest po prostu ileś rzeczy, o które powinniśmy pytać i powinniśmy ich z nich rozliczać, bo one są istotne, a nie to, że dzisiaj jest fajnie. Cieszmy się, że jest fajnie, tylko problem polega
na tym, że musimy myśleć, że jutro jednak jest. Jest. Chwała Bogu zresztą, że jest. Henryka Bochniarz, bardzo dziękuję. Dzięki. Jak zawsze za spotkanie. Do wszystkiego dobrego. Jeszcze Konfederacja Lewiatan, ale kto wie. Jeszcze? Nie, jeszcze. Do wiosny. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.